witam i zapraszam na kolejny odcinek Bus Driver Simulator Countryside. Rosyjska gra o angielskim tytule. No nieważne. Dzisiaj sobie tak pomyślałem, że w karierze może bym pojechał tą najdłuższą trasą, jaka jest, przynajmniej utworzona domyślnie. Zobaczymy, czy mi to się uda, czy mi się nie uda. O ile to może się wgrywać. Może na jakiś lepszy busik nam styknie. Rozumiem, że to się już wgrało. Taka przepiękna bestia. Wurczes. Ci z boku, tutaj jak siedzieli, jak pierdyknie ten autobus, to pewnie pole są fajnie. Ale to jest rosyjska myśl techniczna. Ciekawe, jakie w tym czasie u nas jeździły. Przypuszczam, że braliśmy od nich technologię. Dobra, wybierzmy trasę. Tu nawet coś proponuję samemu. Nie, ale my jesteśmy twardzi, lista tras. Halo. Nie ma czegoś takiego? Ale lipa. O, to chyba była najdłuższa trasa. Chociaż ta też nie jest krótka, ale... Ale idziemy to. O tej myślałem właśnie. Wybieramy, mam nadzieję, że paliwa mnie starczy. Paliwa mnie starczy. No, dobra. Jakąś, tutaj nie mam pojęcia o czym do mnie gra mówi. Przedział czasowy, czas postoju 0. Okej. Okay. Boże, ją uvidiam, jak to mówią u nas w Rosji. U nas w Rosji. Dobra, odpalaj Stefan, jak to się odpalało? Aha. No zapal. Dobra, odpalił, na szczęście. Światła są, światła w środku są, niech będzie. Ręczny zwolniony, tak. Gdzie mam jechać? Rozumiem, że tutaj, dobra. Ulala, jak się fajnie podjeżdża normalnie. Jak w fernbusie niczym. Widać, kto tu inspirację czerpał. Serio? To tak, taki drąg aż pneumatyczny tak te drzwi otwiera? Nie tu na górze jakoś? Dobra. Dobra, siadać, siadać. Dobrze, że nie muszę im biletów sprzedawać. Bo by lipa była. Jak wszyscy obecni? Bilety skasowane, pełen skład, dobra. Jak tam? Dlaczego nie idziemy? Mów mi tylko, że do przodu mogę jechać. A, dobra, rozumiem. Wsteczne to jest tak. Kapuje, kapuje. Trochę się już nie grało i się tej zaawansowanej techniki zapomniało. Aha. Co, ja w ogóle źle podjechałem? Czy ja? Czemu automapę mam taką małą? Wygląda jakby z tej strony się wyjeżdżało, ale... A, dobra. Cool.
myślałem, że to są jakieś pachołki, które blokują mi wyjazd, a to są bramki po prostu. Szlaban, kurde. I co, my tu w prawo, potem w lewo? Kto to projektował? Panie. Ale mała ta mapa jest, kurde. GPS w sensie. Ale to nie będę się wygłupiał, że włączę ten kierunkowskaz. Ale to... Dobra, bo będzie stłuczka. Na szczęście nie. Ale się dziko jedzie. Ale jesteśmy, proszę Państwa, pierwszy przystanek, znaczy drugi w sumie. Nie wiem czy o czasie, ale to chyba 8:07 miałem tu być. Koleś już wysiadł? Dopiero co tu wsiadł? Okej. Trochę się tutaj tekstury waną, ale... Dobra, nie ma to tamto. Zamykamy, jadymy. Zamknąłem, dobra. Kamera ustawiona w miarę. Żyć nie umierać. Piękny dźwięk silnika. A i o, skomplikowane te drogi tutaj. Co to się dzieje? Co przywaliłem? Serio? Patrzyłem się w lewo. Przywaliłem w prawy ten. Dobra. Brawo ja. Kasy nie zarobię na życie, to będzie dopiero. Jak to jest zbyt późne? Kurde, człowieniu. Wsiadać ludzie, wsiadać. Muszę nadrobić. Znowu kary zapłacę. Jedziemy. Już. Nic nie idzie w lusterku, nic. Swoją drogą, mogłoby być większe to lusterko, ale... W sumie przez to, że jest mniejsze, to graficznie nie odstaje. Czy 8:10? Czy 8:09 w ogóle powinienem być na tym przystanku? Kurde. Ja pierdziu, jakie tam. Żywołowane czasy są. Normalnie lipa jak w kieleckim. Dobra. Wsiadać. Muszę być już na następnym przystanku. Panie Packer. Swoją drugą fajne okienko tutaj jest. Trzeba sobie kupić, no, zasłonki jakieś. Już wszyscy siedmi? O, nie widzę. Kolega mi zasłania. Chyba wszyscy. Muszę przyznać, że bardziej mi się ta gra podoba niż amerykański Bus Simulator 27. Albo niemiecki w sumie. Nie no, gierka ma coś w sobie. Chociażby swojskie budynki po lewej, bloki. Dawaj szybciej. Będę miał minutę 30 spóźnienia, to będzie już lipa. Znowu kary za płasę. Jakoś taki słaby wyjazd miałem z tego. No. Dworca widocznie. Ale postaram się nadrobić. Stracony czas. No i trochę szkoda, że tak głupio się tu kierunki wrzuca. No tak, wiem. Minuta 30 maksymalne spóźnienie może być. Ale w sumie tyle ludzi wsiada, że jakoś wyrobię się. Kolega stoi pijany tutaj.
już wszyscy. Nie ma to tam, to idziemy. W sumie czerwona. Jest. Ale on hamuje. Muszę z kamery zewnętrznej, bo nie widzę. No i wszędzie czerwona jest. A, dobra. Już widzę, że tam mam zielone. Nie no, krop, było już wczesne żółte. Nie są oni dokładni wszyscy dzisiaj. Zaraz na minusie wyjdę. Dobra, byle dojechać minuta 30. Mam jeszcze 28 sekund. Do przystanku następnego. Już myślałem, że mi wyjedzie. Nie muszę ładnie parkować, to jest nieważne. 9 sekund na plusie. Znaczy no, w ramach, żeby kary nie dostać. Już wszyscy wsiedli. Kurde, co ja robię? Gubię się. Trochę ten. No, spóźnienia już. Rośnie ciśnienie. No nie mów, że na tym następnym przystanku. Dobra. Myślałem, że miałbym być 12. O. Co prawda w tej chwili powinienem na tym przystanku już być. Ale może na drobie. Mogę tam być maksymalnie najpóźniej 8:15, 30 sekund. A przystanku nie widać. Ale nic, to cisnę. Zachciałem się długiej trasy. Ale okej. Zawsze jakieś wyzwanie. Sasza, dajesz. Przez 40 sekund mam. Ej, co to jest? Za żółte coś. Wypadł koleś mi z tego pasa. O, następny. Dobra, jadę jak w Rosji, co mi tam. Nie ma czasu. O, akurat zwężenie. A ja mam 20 sekund, no super. Ale on hamuje. Dobra. Ręczny i w ogóle. Dobra, wsiadać, wysiadać. Do widzenia. Dobra. Jezuniu. Dobra, idziemy. Normalnie trzeba jechać jak ten, jak Rusek, no na serio. Już mam 30 sekund do następnego przystanku, żeby kary nie oberwać, no. Ja w życiu tego nie nadrobię. Ale nie ma się co rozpędzać, bo fabryka hamuje jakby w ogóle nie hamowała. Dobra, nie chcę się na kamerę zewnętrzną przechodzić. Niby tam w lusterku widać, czy wszyscy wsiedli. Dobra, tam jeszcze. Już wszyscy wsiedli, dobra. Nie ma to tamto. O, niby tutaj powinienem dopiero na do ruchu się włączyć, okej. Okay. 18 po. To ciśniemy. Mam nadzieję, że zarobię na jakąś lepszą brykę, albo chociaż na jakieś zasłonki do tego busa, autobusa.
Przystanka nie widać. Mam nadzieję, że kolega nie skręca w prawo. Normalnie. Jakbym miał się tutaj trzymać przepisów jazdy, ruchu, to bym się nigdzie nie wyrobił. Aha. Kurde. Nie wyhamowałem. Super. Teraz się nie da wyprzedzić jeszcze. Nie wiem, czyż lepsza by była kara 150 czy 200 za stłuczkę. Kurde. Ale emocje. ale chyba jest szansa, że nadrobię. Teraz zacznę hamować. Ej, ja myślałem, że tu przystanek jest po prawej. Ja pierdziu. To dopiero tutaj. Ekstra. Dobra, ale ograniczyłem się do 30 sekund spóźnienia. Ajajaj. Wsiadać, ludzie. Wsiadać. Towarzysze. Już? Tylko tyle was? Smutek w moim sercu. Tych trzech kolesi, co ich wyprzedziłem, znowu są na trasie. Ale lipa. Ale na serio. Tak hamuje ten autobus, że normalnie to jak, nie wiem, chyba simulatorze tak dosyć szybko hamują te autobusy, no ale rozumiem, że tam są jakby nowsze modele i mają lepsze hamulce. Bo tutaj to normalnie bryka pływa. Okej. Okay. Tutaj gdzieś w prawo. Jak się zapala te 3 razy P, to widać, że ja wtedy hamuję. Muszę sobie wyczaić, ile czasu zajmuje hamowanie tym autobusem. Ukrywam, że dużo. Ciekawe, czy to lusterko się trzęsie właśnie. Taki efekt. Chyba ta. Zamierzony bądź nie. Nie wyhamowałem. Jak? Czy za daleko? Nie, dobrze. Okej. Okay. Już? Nikt nie wsiada? Nie, to nie. I jademy dalej. Szkoda, że jeszcze jak przyspieszam, hamuję, to ludzie w tym busie nie fruwają w całym tym środku. Mogłoby być zabawne. Okej. Teraz tylko kolegę wyprzedzić. Dobrze, że tutaj gra tylko za czerwone karze i za stłuczki, bo taka jazda by była dosyć nieciekawa. Kurde, nie widzę prawego lusterka, super. Jakaś baba mi stoi i zasłania. Ale tak jakbym jechał teraz za nimi, to bym w życiu się nie wyrobił. Najlepsze, że teraz muszę 3 samochody wyprzedzić. Jeszcze pod górkę. No i właśnie, tak się kończy.
Jeszcze w prawej przywaliłem, super. No to dzisiaj będzie dosyć dzika jazda. Ciekaw jestem, ile to w ogóle zapaliło się płaci. Ja tutaj zakładałem, że zarobię jakieś tysiące, miliony rubli na nową brykę, a ja może ledwo na ten, na paliwo wyrobię w tej swojej karierze. A najlepsze jest to, że teraz mam bardzo dużo czasu na plusie. Czyli nie muszę tak szaleć za bardzo. Linia 18. No, wsiadać, wsiadać. Kasy potrzebuję na stłuczki. Babka ostatnia. Zamykamy i jedziemy. Mgła się robi. Może do Smoleńska się zbliżamy. Ajajaj, no. Ja teraz jadę już normalnie. Z 1000, może nawet 1500 straciłem na tych stłuczkach. Lipa. Ale jaka mgła. Pragnę bym zauważyć, że nic nie widzę. Serio? Że zmienne warunki pogodowe są. W takim tytule niszowym. Dobra, jako że mam czasu na plusie, tak mi się wydaje, to pojadę za tą milicją jak trzeba. Chyba, że ich pycnę w odpowiednim momencie. Może nie trafi nas na czołówkę, no. Już chciałem wyprzedzać, a tutaj kolega naprzeciwka. I tu najwyżej na pobocze ucieknę. Może. Nie wiem, ta baba w czerwonym mi zasłania. Dobra, bo miałem się nie śpieszyć. No, przystanek już widać. Mam minutę. Więc luz. Jest fantastycznie. Ty koleś, skręcasz, jedziesz prosto, skręca. O, tylko dwóch klientów. Lipa. Wysiadają. Gdzie wy ludzie tutaj wysiadać? Tylko dwóch. Dobra. W lusterku nikogo nie widać. Jedziemy dalej. Okej, tu mamy już na lewo. To dobrze i niedobrze. Przepiękny zakręt w moim wykonaniu. Normalnie jak fachowiec. Nie wiem. To chyba ze 100 razy powtarzam. No serio, fajnie mi się prowadzi tutaj te busy. Jakaś radość jest. Wygląda bardzo przaśnie to wszystko, ale kurde, no. Ale fajnie się gra, no. Sorry. No serio, gdyby oni mieli większy budżet czy coś, mogłoby być nieźle. Albo i nie. Troszeczkę przejechałem przystanek.
fajnie by było, jako niby wszyscy wsiedli. Oj, fajnie. I chyba jest szansa. Dobra, będzie trochę kasiorki. Fajnie. Szkoda, że u nas ten Playway nie wydał jakiejś takiej gry. Robią tyle tych symulacji dziwnych, a znaczy ten Sim Rail, wyjebista gierka, kurde. Muszę się przyjrzeć i się przełamać, kupić na Steamie i zacząć coś nagrywać na PC-cie. Muszę się przełamać, no niestety. Jakoś tak, nie wiem czemu, ale nie lubię na PC-cie nagrywać, kurde. Gier z PC-ta w sensie. Wolę PC-ta używać tylko właśnie do nagrywania obrazu. Pewnie da się to wyleczyć, ale ale tak po prostu mam. Ale myślę, że dla Sim Rail zrobię wyjątek, bo gierka zasła. Widziałem, że tam Pendolino jest, kurde. Warszawa, Katowice, kurde, Gliwice, no. Kupa polskich miast. W końcu polska gierka, no, jakby nie patrzy. I wszystko fajnie wygląda, no. Więc trzeba będzie pomyśleć kiedyś. Zresztą tak już gadam chyba od pół roku. Już nie mówiąc o live'ach, których miałem robić, a nie robię. Ale nadejdzie ten czas, gdy live będą raz w tygodniu. Przypuszczam w sobotę po południu albo w niedzielę po południu. Przymiarki są. Dwa już kiedyś zrobiłem w końcu w karierze. Nie no, jeden taki prawdziwy, no dobra. Proszę Państwa. Stacja końcowa za chwilę. Nie, to tylko na początku tak widzę, cisnęło z tym czasem. A teraz sobie już go nadrobiłem na tyle, że nawet dostanę karę za to, że zawsze się przejechałem. Znaczy no, nie grozi mi to, bo będę ten stał, ale tak wyszło. I w sumie taka jedna z dłuższych tras, a ona wcale taka długa nie jest. Aczkolwiek mapa i tak spora. Mogłem wybrać jakiś, nie wiem, ruch wahadłowy, żebym teraz powrót zaliczył. A tak lipa trochę. Muszę poczekać z otwarciem drzwi. Minutę 30 na plusie, żeby było jeszcze 19 sekund. Zanim chyba skończę, to pojadę, paliwo zatankuję. Coś tam gdzieś się pamiętam, że jak pojadę sam na stację, to będzie taniej niż jakbym w warsztacie kupił. Ale to mogę się mylić. Mogę mylić gry w ogóle. Dobra, otwieraj. My. Wszyscy wysiedli. Trasa zakończona. Pojadę, kupię paliwko. Fajnie by było jakoś to zawrócić tutaj.
Może nie przerypać w coś. Ewentualnie. Ciekawe, czy dałby się tamtędy pojechać. Dobra, powiedzmy, że się nie da. Pytanie, czy ja mogę w ludzi przewieźć? Aha, nie da się. To fantastycznie. Jajajajaj. Widziałem, ale nie widziałem. Dobra, bo widzę, że tak w niego wjechałem, że muszę wycofać. Normalnie. Teraz się zaczynam bać tutaj jechać. Żeby w kogoś nie przerypać. Aha. Pytanie. To trzeba uważać na przechodniów. Przechodnik kosztuje 200 rubli, czy tam nie. Taka lipa, panie. To słabo chyba zarobiłem na tym przejeździe. Ale jadę na stację, zatankuję, zobaczę, jak to wygląda. I najlepsze, że ktoś mi się tak mówi jeszcze, że muszę sam do garażu wjechać w trybie kariery. Bo może jeszcze, jak nie wjadę do garażu, to jakaś kara będzie, nie? Kurde, czu, ale wpadłem w ruch wahadłowy. Ciekawe, po ile waha tu jest. No, w sumie jeszcze chyba nie tankowałem. Zobaczmy. Piękna stacja. Aby zatankować, trzymaj przycisk krzyżyk. Aby wyjść, naciśnij przycisk. A po co mam wychodzić? Czy jak do pełna będę lał, to dobra. Aleluja. Znaczy się, no wiadomo, jeszcze ten, no, jest okej. Okay. Aby wyjść. No dobra, już chciałbym skończyć. Zresetowałem brykę. No nic to, odpalaj. Fajnie wypala tą brykę. Światła może się przydadzą. A, są. Jadę do warsztatu. Znaczy do garażu. Pewnie tą samą drogą, co przyjechałem. Może się uda. Może jeszcze jakąś trasę drugą wezmę dzisiaj. Więc raz na dwa tygodnie, czy trzy nagrywam, to mogę zrobić godzinny odcinek. Ewentualnie lekko dłuższy. Dobra, koledzy. Bo chcę wykręcić. Czyli tak, w dzisiejszym odcinku dowiedziałem się, że nie można po pieszych jechać. Myślałem, że to są jakby bezkolizyjni, że tak powiem. No i drugie, jak się w niego wjedzie, to trzeba wycofać, bo oni są pancerni. Jedź, kolego. Dobra, teraz
zobaczymy, czy ja tutaj czasami nie będę musiał za naprawy płacić. Czy ja muszę za coś płacić, czy nie muszę? A sklep z częściami. Mogę zaszaleć? Kierownica, malowanie, silnika jakiegoś nie ma. Panel. Co to był za panel? A, to. Zasłony. Ha, tutaj na górze. Dobra, mogę kupić. Chociaż wolałbym chyba na... A drzwi tutaj. Nie wiem po co. Kierownica. Kupiłem? Nie. Ajajaj. Kierownicę sobie kupiłem. No dobra. Chciałem zasłonki kupić. Dobra. Idź mi stąd. Wybierzmy jakąś trasę. Może normalną. Chyba ubywa tych tras. Tak mi się wydaje. Makarówka. To chyba inna trasa teraz. Albo może on mi pokazuje teraz z tego miejsca, co jestem. Bo wszystko się zaczyna z tego Draczewa. A ja tu jestem. O nie. To już by była za długa trasa na dzisiaj. Ta za krótka. Dobra, ta jest fajna. Jedziemy. Przypuszczam, że tu dałoby się trochę ten czas zrobić inaczej. A nie, nic nie mogę zrobić. To już jest ustalone. Musiałbym sobie sam tutaj zaprojektować. Okej. Okay. Dobra, teraz postaramy się ruszyć przede wszystkim. Piękna kierownica. Tyle hajsu na nią wydałem. Miały być zasłonki. Żona będzie niezadowolona. Okej. Okay. Drodzy Państwo, wsiadamy. Za całych trzech. Okej. Teraz mamy być 43. Cool. Staram się za bardzo nie szaleć. To już chyba lepiej mieć te spóźnienie 150 niż przewalić za 200. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek tak hamuję. O, kolega zdążył skręcić fajnie, a ja jak ta pipka zostałem. Myślałem, że zawadziłem. To śmigamy. Szkoda, że tego lewego lusterka nie widzę. Prawego. O! Kurde. Jak to może fajnie wpaść w ten... te wahadło, czy jak to tam się fachowo nazywa. W lewo, w prawo, w prawo, w lewo. Dzięki, że się skręcił. Ty, no koleś, jedź szybciej. Nie no, ja to nie mogę. Taka bryka sportowa, on jedzie jak... Dobra, chyba go minąłem. Ja
miałem nie szaleć, dodajmy. Kurde. Jak tę kamerę wyśrodkować? Chyba tak. Ja się za bardzo śpieszyłem. Jestem przed czasem. Muszę czekać, bo karę dostanę. Jeszcze 5 sekund. Otwieramy. No proszę bardzo, siostry. Dwie panie sekretarki. Koleżankę na sportowo. Chyba wszyscy. Następny przystanek za minutę. Okej. Mogę od razu otwierać. Może wyhamujesz. Nie wiem. Wsiadają, wysiadają. Znaczy, w sumie dla mnie lepiej, bo trzy osoby wysiądą, to więcej potem wsiądzie. A kaska leci ta sama. Raczej. Okej. Kolega wysiadł, dobra. Znaczy wsiadł, co ja gadam. Łatnikowo, 8:48, 4 minuty. Czyli dosyć daleko. Musi być. Na razie za dużo kasy to nie wpada. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tam już widzę przede mną koreczek się robi. Tylko 4, tak. Co to jest dla mnie? Ja bym chętnie ich wyminął, no ale... Konwój 4... Wyjebaliście po prostu. I minus 200. Koleś przyhamował. Już wolałem chyba na czołówkę pojechać. Co oni tak hamują? Pierdziu. 200 to boli, jak takie słabe zarobki lecą teraz. Mamy co prawda dużo czasu, ale tak czy siak. Muszę chyba ten autobus zmienić, bo on ma za słabe hamulce. Tak czuję. Muszę taką odległość trzymać. O, widzę, że się coś nie dograło. Bywa. Ale w sumie tak mi się śpieszyło. Będę czekał teraz ile? 3 minuty, czy nie? Wsiadać, wsiadać. Dawać kasiorkę. Po 200 mam kary za czołów, za wjechanie w tyłek. No.
tak by było pięknie, żebym tysiaka przekroczył. Bym miał nowe zasłonki. A tak, lipa panie, lipa. Wymienki 1, 8.51. Na szczęście nic przed nami nie jedzie. Mogę troszeczkę wdepnąć. Co prawda widzę już pierwszego klienta przed sobą. Dobrze, że naprzeciwka samochody się nie wyprzedzają jakoś poprzez wjazd na mój pas. By było zabawne też. Ale na szczęście w tym świecie tak nie robią. I w sumie nie muszę się tak śpieszyć. Tak 9.30 by było idealnie. Jakbym zaparkował. A mamy. I co, będę minutę stał? Serio? Żeby kary nie dostać? Wylało się śmigać taką prędkością. Bo jeżeli dobrze liczę, to 9.30. Żeby kary nie dostać. Ale to porypane jest. Nie no, to lusterko ten. Tak skacze, bo ten silnik moim zdaniem jakby wibruje. Chociaż tam to po prawej już tak nie skacze. Albo to jest błąd gry, albo tak specjalnie zrobili. Drodzy pasażerowie, proszę się nie denerwować, no niestety. Muszę poczekać do 9.30, znaczy 49.30. Takie życie, no. Że zostanę sam przez siebie ukarany, bo to jest moja firma. Po prostu tak musi być. Sam sobie karę wymierzam. Zakładam teraz, że jak stąd miałem 51 ruszyć, tu mam całą minutę do przodu. No to jadę rekreacyjnie zatem, co by nie stać na następnym przystanku. Znowu. Całe 60 na godzinę. Teraz górki to się rozpędza. Fajnie by było tak z 2,5 zarobić na tej trasie, ale nie wierzę coś. Ciekawe, czy można na stację benzynową zajeżdżać, jak się pasażerów wiezie. Przypuszczam, że... A. Tak patrzę, gdzie mam tutaj wskaźnik paliwa. Tak jakby pokazywał, że mam pół baku. No i cool, no już jest przystanek. Przypuszczam, że zdążyłbym na tą stację zajechać i wrócić. Bym miał jeszcze czas. No podjeść jeszcze kawałek. 53 miałbym tu być, a jestem 52 czy 52.30. 52.30, dobrze liczę, tak. Fajnie. I stój minutę teraz, żeby kary nie dostać. Za szybko jadę, no. Tak jak przy poprzednim przejeździe na początku był
stres, bo jechałem, jakby, nie wiem, wyżołowany ten czas był, tak teraz. Tak teraz jest lipa. Panie kochany. Już otwieram. Jeszcze tylko 10 sekund. Bo się patrzą na mnie i normalnie karę przewalą. Biedne nie mogą mnie ominąć, seria. A on tylko z przodu siadają. Dobra. To miałem być 53, to już ruszę te 53, bo znowu będę stał na następnym. Ej! Jak ja ruszyłem, to on też ruszył? No wyczes. Tak to spał. Dobrze, że nie przywaliłem w niego. Chyba stacja po prawej się nie wygrała. Dopiero teraz. Normalnie dysk NVMe 7,5 tam, nie wiem, megabajta na sekundę. I się teren nie zdąży dograć. Nawet pomijając fakt, że ta gra nie jest zoptymalizowana pod NVMe, ale no mimo wszystko. Luźnie. Przypuszczam, że uroki silnika Unity. Jakoś tak w sumie, jak się zastanowić, to nie wiem, czy kojarzę jakąś tak na szybko grę na silniku Unity, która by jakoś fajnie wyglądała. Zawsze coś w tym silniku było zwalone. Mamy wjazd do miasta, proszę Państwa. Z jaką prędkością miałbym tu jechać, żeby ten... przecież to będę 55. Znowu będę stał parę minut. Więc tu powinienem chyba 6 na godzinę jechać. No to tu trochę jakby czas jest nie ustawiony dobrze. Na serio, boję się otworzyć wcześniej, żeby tej kary nie mieć. No bo teraz trzeba stać. Zaraz. Nie mogę otworzyć. Półtorej minuty wcześniej. Ale moje parkowanie mi się podoba. Okej. Najlepsze, że następny przystanek już widać. No i teraz mam jakieś takie wrażenie, jakby ta czasówka między przystankami była bardziej zagęszczona. A nie, 57 to ja miałem stąd ruszyć. O ja... No ale fajnie. O 58 ma być na tym następnym. No to jademy. Zwiedzamy, podziwiamy, nie śpimy. Będzie dobrze. Tutaj ile ludzi stoi, chciałby się ich zabrać.
tyle kasiorki, kurde. Dobra, parkujemy. Dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy do mnie wejdą. Że będzie fantastycznie. Zmęczeni życiem. Trzech panów zmęczonych. Inna sprawa, że na pewno wszyscy tam tak płacą. Dobra, wsiedli. Zamykamy. Ręczne zdjęte. I jedziemy powoli. Mamy czas zapewne. Prawda, w terenach miejskich, gdzie są światła i korki, to już może tak nie być różowo, ale tak czy siak, no. Czasu mam sporo raczej. Makarówka. Dziewiąta trzy. Dziewiąta trzy, dziewiąta trzy. Mam nadzieję, że nic do lewej nie jedzie. W sumie raczej nie. Powinienem chyba na ten pas zjechać. Kierunku nie wrzucam, bo kierunek lipnie się wrzuca, trzeba trzymać i strzałki wciskać. Bardzo mi się to nie podoba. Kurde, nie zarobię 3000. Może 2,5, jak dobrze pójdzie. Zależy ile, no, pasażerów będzie na tych. Wydaje mi się, że to już dwa ostatnie przystanki. Czyli de facto jeden przystanek jeszcze mi został, na którym mogą wsiąść. Obym się mylił, że jest jeszcze trochę więcej. No przypuszczam, że raczej nie. Że skręcimy w prawo i potem tam, gdzie jest garaż, będzie ostatni przystanek. I koniec dzisiejszego odcinka zapewne. Jeszcze zobaczę później w garażu, co mogę kupić może. Nie pamiętam, ile następne autobusy kosztują. Chciałbym najbardziej tego Karuska kupić. Tak najbardziej. Okej. Czyli minuta 30, czyli jeszcze 25 sekund. Ale fajnie, że te pętle są od razu przy garażach. To mi się podoba. Nie trzeba śmigać gdzieś na jakąś bazę czy coś. Bo koleś jak idzie pijany. 9 rano, lato Rosja. Jak ten, drodzy państwo, wsiadamy. No, trochę ludzisk jest. Ludziów, jak to niektórzy mówią.
chyba wszyscy. O, 9:03. Dobra, postoję chwilkę. Może jakiś spóźnialski jeszcze przyleci. W sumie jak idą tu na prawo, to mogliby wysiąść na następnym przystanku. Dobra, zamykajmy. Ręczne zwolnione. Wjeżdżamy na trasę. I się zobaczy. W sumie mam 3 minuty. 2, żeby tam dojechać. 2:15, no, trzeba być dokładnym. To nie ma się coś śpieszyć. Może nawet kierunek rzucę. Jako pierwszy i ostatni. Kierownica jest boska. Może dzięki tej kierownicy po prostu teraz będę lepiej skręcał, nie wiem. Może nie zauważyłem tego detalu. No tutaj jakiś oligarcha mieszka. Taką willę ma. O, samochód Łada. Się powodzi na wsi. No i parkowanko. I dziękuję za jazdę. Proszę opuścić autobusik. To jest agent KGB, jak nic. 2,450, 2,500, kurde. Chciałbym. A nie wyglądało, jakby pawia rzuciła. Okej, okay. I oczywiście wszyscy idą tam, gdzie ja chcę zaparkować. Do garażu. A paliwo jest tu po lewej chyba. Tak mi się wydaje. Nic. Nie wiem, kto to wymyśli, żeby tutaj dać ikonkę garażu, gdzie ludzie chodzą. Jakiś krzaczek stoi. Mamy jeszcze wpytę. Nawet nie mogę kupić. Pieniądze są, dobra. Zobaczmy autobusy. Ile autobusy kosztują? Tego kupiłem, tak. A mój upragniony Ikarusik. Ikarusik jest tutaj. 10 000. Chciałbym go kupić. Kurde. To jest mój cel. Tutaj lubiłem siedzieć z tyłu też. Można było nogi wyprostować. Czasem jak były korki, to się ludzie wpindalali tutaj. Też fajne miejsce było tutaj. Tylko tu akurat jest jakiś taki błąd, bo to siedzenie było bardziej z prawej. Więc też można było kolano wypuścić. Tu zaraz za kierowcą też było spoko. Na kole to nie lubiłem. Tutaj było ciężko stopy wsadzić. No tutaj to Ameryka, można było sobie ten, ale
Tak czy siak mam długie nogi, więc to mi przeszkadzało. No, a tak jak wspominam, jak lubiłem stać, znaczy jak musiałem stać, to kamerę mi przybliżyło jakoś? Nie wiem. Miejscówka tu w rogu była dobra, a za drzwiami zaraz. Bo jak się drzwi otwierały, to ludziska wsiadały i cię nie zaczepiały. A tak prawie się w drzwiach stało. A tutaj w tym rożku jak się skitrało, to nikt nie zaczepiał. No i trzeba będzie sobie kupić. Szkoda, że nie ma wersji tej przegubowej, ale fajnie, że jest coś takiego. Bo tak z innych to już prawie nie kojarzę. Bryk. Nice. Bierzemy wstecz. 10 tysięcy. Szkoda, że nie można tego sprzedać. Jakąś. Powrót do miasta chyba mnie nie interesuje. Robimy wyjście. Mam nadzieję, że się zasejwowało. No. Godzina 6 minut. Myślę, że dosyć długi odcinek. Dzięki zatem za obejrzenie tego odcinka Masło Maślane. No i cóż, może za 2 tygodnie będzie kolejne. Zobaczymy. Jeszcze raz dzięki. Hej.